Dzień dobry, zapraszamy do kolejnej odsłony premier wydawnictwa WBP i CAK. I dzisiaj jesteśmy z Kingą Skwirą wokół jej debiutu, czyli Wszystko już było dotykane. Kinga, rocznik 96, studentka filozofii, publikowała w Helikopterze, Nowej Orgii Myśli, mieszka na warszawskiej Woli. I na początku, zanim przejdziemy do naszej rozmowy, którą jakoś sobie bardzo roboczo zatytułowałam Porozmawiajmy o rozkładzie, chciałabym, żebyśmy posłuchali Twoich wierszy. Gdybyś mogła nam przeczytać zestaw Twoich wierszy, to byłoby super. Zawsze mam wrażenie, że dopiero przed chwilą zaczęłam życie. Na naszym balkonie gnije ciepłe mięso lata. Myślałam, że ten sierpień nigdy się nie skończy, ale dostałam po twarzy betonem i deszczem. Mnie całe to jesienne przemijanie nie dotyczy. Ja się nigdy nie zestarzeję. Jemy owsianki z płatkami kwiatów. Na Woli leżą rozjechane gołębie. Kot gryzie swój ogon. Kiedyś o tej porze roku miałam 13 lat, ale już nie pamiętam, co ci wtedy mówiłam. Powidła. Mam między zębami pancerzyki owadów, a pod językiem ciebie. Na twoich plecach usiadły fioletowe chrząszcze. Rozgniatam je paznokciami. Będziemy z nich robić nalewki, konfitury, smarować próg domu, aż słodkie mięso poklei nam oczy i nie będziemy mogły domyć rąk. Podduszanie. Październik. Dziury i nadmiary. W mojej rośnie jarzębina. Widok, czekanie, szare niebo. Uczucia starzeją się szybciej niż obrazy. Odbicie mnie i ciebie w ciepłym lustrze. Krew na udzie, krótkie spięcia. Chore światło wieczorów. Pomarszczone w wodzie palce. Śniło jej się, że czyta wiersze, które były podobne do jej własnych. Idę po ulicy i uśmiecham się, kiedy widzę, że się potykasz. Nie jestem złą dziewczyną, jestem tylko tak narysowana. Twoja szyja pachnie jak wata cukrowa, kolorowe konie z karuzeli, oglądanie lwów w zoo. W koszu pestki mnie i pestki ciebie, opakowania na mnie i na ciebie. Męczy mnie dzisiaj plastik, proszę nie nadawać mi imion. Ile ja z ciebie rozumiem i ile ty ze mnie? I ile zjedliśmy razem pająków? Czy kiedy zacznę schodzić do podziemia, wyjdziesz po mnie? Dzięki. I aż się prosi, żeby zacząć właściwie dość atmosferycznie od tego pierwszego wiersza, no bo premiera twojego debiutu nie mogła lepiej właściwie zgrać się z okolicznościami. I ten moment, w którym lato ustępuje jesieni, to jest punkt wyjścia dla twojej książki, do takiej bardzo spójnej, bardzo subtelnej opowieści o byciu tu i teraz, też o byciu kobietą i o byciu, które z istnienia w ogóle zamienia się w to gnijące mięso. No i piszesz właśnie, zawsze miałam wrażenie, że dopiero przed chwilą zaczęłam życie. Na naszym balkonie gnije ciepłe mięso lata. Czy ta jesień jest dla ciebie tutaj dosyć szczególną porą, dosyć szczególną ramą dla tego wiersza? A może nawet nie chodzi tyle o jesień, co tyle o jakąś taką barokową estetykę, no bo jest tu i przemijanie, i ten rozpad, rozkład, ta martwa natura, ta cielesność, intymność, to wszystko gdzieś tutaj gra. I chciałabym cię zapytać właśnie o tę kwestię trochę estetyczną. Właściwie nie tyle jesień, co lato, co przemijanie lata. Ten pierwszy wiersz jest z sierpnia zeszłego roku, z końcówki sierpnia, kiedy było bardzo gorąco. więc raczej nie jesienne, jeszcze nie jesień, nie koniec, ale właśnie ten moment, kiedy jest tak intensywnie gorąco, że już czujemy, że to zaraz się skończy. Mhm. Czyli ten moment tuż przed. No bo właśnie tak trochę też sobie ustawiłam tę książkę, no bo początki jesieni, ten schyłek lata, który zamienia się w jesień, są też początkami obumierania. Ten rytm przyrody nam osiąga swój szczyt obfitości, to jest jedna rzecz. I właściwie dosyć łatwo przesadzić z takim ładunkiem melancholii czy takiego banalizmu estetyzowania. Tobie się udaje wyjść z tego dosyć obronną ręką i to jest właśnie też duża rzecz w tym tomiku. I dalej, wydaje mi się, że twoja debiutancka książka bierze się z takiej pochwały bycia. No i wybaczcie państwo oczywiście tę taką wielką kategorię, za chwilę będę się z tego usprawiedliwiać, ale chodzi trochę o takie bycie tu i teraz, trochę poza czasem. Czym jest ta książka dla ciebie? W jaki sposób ułożyłaś ją sobie w ogóle w głowie?
Bo za chwilę będę Cię ciągnąć za język o pewne już konkrety. Ta książka jest bardzo chronologiczna i bardzo w momencie, w którym ją pisałam. Tak jak powiedziałam, ten pierwszy wiersz jest z sierpnia zeszłego roku, ostatni jest z lutego tego roku. One wszystkie zostały napisane chronologicznie. Pomiędzy pisałam też inne wiersze, ale no, uznałam, że nie chcę ich tutaj zamieszczać. Więc jest to chyba po prostu zapis mnie z końcówki zeszłego roku. Coś tego rodzaju. I to chyba też tak o tym myślałam, że chciałabym trochę z siebie wyrzucić, a trochę przez to wyrzucenie zachować ten moment. No i oczywiście, że tylko w konkrecie może być to, co jest uniwersalne. I to, co jest uniwersalne w wierszach, jest bardzo konkretne. Więc chyba w ten sposób starałam się to napisać. A masz w tym jakąś taką oś, która jest dla ciebie najważniejsza? Jakaś taka temperatura tomiku, jakaś emocja, jakiś motyw, który jest dla ciebie tutaj na przykład kluczowy i wokół którego rozsnuwają się kolejne teksty? Czy jest jakaś taka właśnie rama, która jest dla ciebie najważniejsza gdzieś w tych tekstach? To myślę, że to przemijanie będzie właśnie jakimś takim motywem, które powraca od samego początku i takie ciągłe próby pogodzenia się z tym przemijaniem. Z tym, że usiłuję coś uchwycić, to mi cały czas ucieka i jedyne, co mogę zrobić, to właśnie pogodzić się z tym, że to zawsze będzie gdzieś poza mną. Mhm. I że nigdy mi się nie uda tego do końca uchwycić. I że no, zawsze będę ponosić jakąś tam porażkę. W tej najnowszej książce, w twoim debiucie, dużo tutaj rozkładu. A jednak nie jest on wcale, a przynajmniej nie tylko, nie jest odpychający. I bardzo ciekawa rzecz dzieje się z bohaterką twojego cyklu, chyba mogę mówić o cyklu wierszy, bo bohaterka twoich wierszy nie popada ani w takie dramatyczne czy egzystencjalne tony, ani nie wpada w jakąś taką pułapkę nihilizmu. I chciałabym porozmawiać właśnie trochę o takim zapleczu, zanim ruszę też do takiej rozmowy o cielesności tej książki. Jak rozumiesz rozpad w tej książce? Czy on kojarzy ci się z utratą? Jaka jest właśnie temperatura emocjonalna tej książki? Bo to gnicie jest tutaj bardzo mocne. Ono wraca w wielu, wielu wierszach. I jest takim bardzo silnym motywem, wokół którego właściwie, tak mi się wydaje, ustawia się też reszta tej książki. Tak, zdecydowanie to wszystko układa się wokół gnicia. Taka jest też trochę ta okładka. Okay. Taki jest kolor tej okładki i takie są kolory w środku, w wierszach. Ale to nie są wiersze smutne, przynajmniej ani rozpaczliwe. Przynajmniej ja tak o nich myślę. Na pewno nie było mi smutno ani rozpaczliwie, kiedy je pisałam. Wydaje mi się, że to jest taka praca z rozkładem, praca na rozkładzie. No i temu rozpadowi i gniciu, całej tej masie materii, towarzyszą owady. Kolejni właściwie bohaterowie twojej książki, bo też wracają w kolejnych tekstach. Piszesz na przykład, cytuję, parzymy herbatę ze skrzydeł pszczół. Patrzymy, jak lato nas zostawia, oglądając się przy tym przez ramię. I takie barokowe rekwizyty to jest jedno, ale czy taka poetyka wierszy zorientowanych na środowisko, czy mówiąc fachowo, nieludzkich innych jest ci jakoś bliska? No bo mi troszeczkę też brzęczy w uchu a propos taka poetyka czy Małgorzaty Lebdy, czy Uli Zajączkowskiej i tak się zastanawiam, czy to jest też dla ciebie jakiś ważny trop tutaj w tej książce. Czy te kwestie takie ekopoetyckie, środowiskowo zorientowane też są dla ciebie tutaj ważne? Ja lubię te poetki, lubię bardzo tę poetykę, ale wydaje mi się, że to nie jest moja poetyka, bo w tych wierszach nie ma natury, jest tylko tęsknota za naturą. Ja mieszkam na Woli, to jest no, była dzielnica robotnicza, to jest centrum Warszawy i tam no właśnie te takie przejawy natury są raczej szczątkowe. I wydaje mi się, że to też się jakoś jest oddźwięk tego w tych wierszach, znaczy, że jest raczej jakaś taka szarość i właśnie tęsknota za trawami, za słońcem, za naturą, ale nie ma jej samej. No bo do takiej właśnie opowieści o tej naturze, o tym współodczuwaniu ze światem, czy nawet o tej tęsknocie za tą naturą, dodajesz też taki twist cielesno-erytyczny. I ten taki temat całej cielesności jest tutaj i bardzo ciekawie zrealizowany i bardzo mocno wybrzmiewa. No bo właśnie porozmawiajmy też chwilę o tej bohaterce tych wierszy. Bo to jest chyba nawet nie tyle postać jakoś bierna, co kobieta pogodzona z rozpadem tego świata, a nawet być może afirmująca
ten rozpad. No bo skoro pewnością jest ta skończoność, dlaczego nie cieszyć się z tej cielesności? To jest taka jedna rzecz. No ale to rzecz jasna nie jest wszystko, a nawet nie początek wszystkiego. Sama obecność erotyków, czyli tych takich wierszy miłosnych, cielesnych, nie dziwi, ale wydaje mi się, że one też otwierają taki mini cykl wierszy trochę tożsamościowych, może trochę ciążących w stronę jakiegoś manifestu, i o to też cię zaraz zapytam. No bo pojawia się ta fraza, też ją czytałaś, nie jestem złą dziewczyną, jestem tylko tak narysowana. I to jest też tytuł jednego z twoich wierszy. I niech ten tytuł będzie tutaj wprowadzeniem do tego segmentu naszej rozmowy. Wiersze z tego setu są wierszami pisanymi chyba z ciężaru bycia kobietą też. I tu nie chodzi o jakąś taką mglistą, kobiecą perspektywę, ale taki subtelnie beznamiętny opis z pola walki, jakim jest świat dla kobiet, robi wrażenie. I tu mam na myśli chociażby ten wiersz Realizm dziewczyński, o którym też będziemy, który też mam nadzieję, że nam przeczytasz. To ciekawe napięcie rodzi się właśnie gdzieś na tej linii bierności, czyli w takim funkcjonowaniu w świecie skrojonym nie na nasze potrzeby, a frustracją z takiego stanu rzeczy. I tutaj chcę cię zapytać o to, czy chodzi nam o bierność, o jakąś aktywną niezgodę. Jak wygląda bohaterka tej książki? Jak ona się sytuuje? No ona się sytuuje w kontekście zeszłorocznych protestów wokół aborcji. Mhm. Czyli to, no to było to bieganie po ulicach Warszawy, blokowanie ulic i poczucie jakiejś takiej no, dominującej beznadziei tego, że no właśnie z jednej strony to jest takie miotanie się, robienie czegoś właściwie codziennie, cały czas, i z drugiej strony jest to poczucie, że no, niewiele można zrobić. I chyba ja bardzo chciałam, żeby ta książka była dziewczyńska. Rzeczywiście w ogóle zaczynając pisać wiersze, chciałam napisać wiersze dziewczyńskie, które by wychodziły z takiej perspektywy kobiecej, która będzie perspektywą bardzo cielesną, która właśnie będzie brała na temat takie fragmenty życia, jak robienie testów ciążowych w panice, jak okres i tego rodzaju doznania. I oczywiście poszło mi to bardzo też w stronę tego, co się działo w polskiej polityce w tym okresie. Głównie w stronę właśnie tych okołoaborcyjnych protestów. I chyba też z tego wynika jakieś takie, jeżeli wynika jakaś bierność i obojętność to i inercja, to właśnie z jakieś takiego poczucia, że z jednej strony robi się coś cały czas, ale też nic się nie robi. No bo nie zadajesz pytania właściwie, co począć z takim ciałem seksualizowanym bez naszego udziału, bo to też jest taki silny motyw w tej książce, kiedy pokazujesz, że właściwie życie kobiety też polega na tym, że po prostu musi się uporać z dziwnymi spojrzeniami. To jest też książka właśnie o oglądaniu kobiet przez kolejnych mężczyzn i to jest też mocne w tej książce. Natomiast po prostu pokazujesz, jak to jest być takim ciałem. I się zastanawiam, czy ta książka zatrzymuje się na poziomie takiego rozczarowania, czy jednak idziesz w stronę jakiegoś buntu, czy powiedzenia nie takiego aktywnego. Czy w jaką stronę to się może rozwijać i czy będziesz podejmowała ten temat dalej? Czy myślisz też już o przejściu z tej książki do książki kolejnej? Myślę o przejściu w stronę kolejnej, ale szczerze mówiąc to nie wiem, co zrobię z kobiecością w tych kolejnych książkach. Ale wydaje mi się, że moment, kiedy już właśnie opisujemy, w ogóle moment pokazywania i brania właśnie tych spraw w swoje ręce, to już jest jakiś moment przekroczenia. Przynajmniej tak mi się wydaje, że już właśnie w momencie, kiedy zaczynamy mówić, kiedy zaczynamy pokazywać, to już coś z tą sytuacją robimy. I więc no, nawet jeżeli, no nie wiem, tu nie ma jakiegoś przepisu na działanie, ani raczej nie myślałam o tym, żeby był, tylko wydaje mi się, że właśnie samo zajęcie się tematem, samo pokazywanie tego jest już ważne, żeby po prostu zabrać ten głos, zabrać pewien obszar ze strefy publicznej i się nim zająć i go obrobić poetycko. A co ci towarzyszy na końcu? Czy to jest jednak książka, która wybrzmiewa takim gorzkim rozczarowaniem, czy jednak czymś zupełnie innym? No, wydaje mi się, że nie. Samo napisanie tych wierszy jest dla mnie czymś, tak? Bez względu na to, o czym one są, choćby były, nie wiem, jak katastroficzne, to wydaje mi się, że właśnie ten sam moment pisania jest już jakimś przezwyciężeniem tego, nawet jeżeli to jest tylko praca na sobie.
Okej. Okay. A jeszcze tak się zastanawiam, zanim sięgniemy do tego kolejnego setu wierszy, zastanawiam się, gdybyś miała w jakiś sposób ułożyć sobie, podsumować sobie tę książkę, w jaki sposób ona się dla ciebie układa, co jest dla ciebie stawką gry w tej książce? No bo mówiłaś też chociażby o tym, że do pewnego stopnia jest to opowieść pisana z twojego życia, z miesiąca na miesiąc. Czy ona jest dla ciebie jakoś mocno konfesyjna, czy może w tę stronę gdzieś to idzie? Co jest tutaj dla ciebie taką naczelną stawką tej gry? Wydaje mi się, że dziewczyńskość, że, okay. że zmierzenie się z byciem dziewczyną. Z byciem Pytam dziewczyną. O czym to wybrzmiewa gdzieś dopiero przy końcu właściwie i się zastanawiam, czy to jest moment, z którego na przykład chciałabyś ruszyć dalej, do kolejnej książki. Tak, myślę, że tak, że to byłby miły moment wyjścia w jakichś moich kolejnych utworach. Bo że rzeczywiście do tej dziewczyńskości ja musiałam dojść, to znaczy, że musiałam napisać ileś tych wierszy, żeby w ogóle zauważyć, o co mi chodzi. Mhm. I że chodzi mi właśnie, żeby wyrazić to, a nie coś innego. Mhm. Super, dzięki. I gdybym mogła poprosić cię o przeczytanie kolejnych wierszy. Tak naprawdę jestem syrenką. Jestem zmęczona, cierpną mi ręce. Tabletka, pół tabletki, tabletka, perły. We mgle zapach mokrej wełny, drapanie starych swetrów. Jestem zawsze o miesiąc spóźniona. Tęsknię za pokojami, w których się rozbierałam. Palce, połamane muszle, łuski. Lepkie iskry, glony i ich senność. Butwiejące szramy. Wiersz w technikolorze. Boję się, że rzeczy przestaną mi się wydarzać, a życie będzie składać się z kolejnych małych lęków, przesuwających się jak walizki na lotnisku. Plastik pod paznokciami. Mój ciemnoróżowy pasuje do twojego. Kałuża z zepsutego mleka, w której marnujemy razem skórę i papier, marynujemy czas. Mam nadzieję, że już zawsze będę na dnie twojej lewej kieszeni. Realizm dziewczyński. Chłopcy wkładają mi palce tam, gdzie nie chcę, a ja nie chcę być niemiła. Piszą mi też, co ze mną zrobią, a ja muszę później o tym myśleć, kiedy kupuję masło orzechowe i tosty i obwiniać się, że nie zaczęłam rozmowy od nie. Gdybym mogła odwrócić i zapomnieć to, co pamiętam, a pamiętać to, co zapomniałam, pewnie wyszłoby na to samo. Kuku. Szklane labirynty butelek zwrotnych po piwie, które mamy od roku i nadal ich nikt nie oddał. Koty przewracają je w nocy, kiedy gonią duchy. A muszki przypominają o życiu, miłej zgniliźnie. Jasnoróżowy kompot, którym popijamy tamto lato i nie wiem, czy patrzeć jeszcze przez dno butelki, czy oderwać nóżki, bo teraz w innych miejscach dziurawie raj stopy i gdzie indziej jestem głodna. W innych pokojach wypadają mi włosy i jakoś tak spływam w dół rzeki. Patrz, jak cię zapominam. Dzięki. To dziękuję wam za wysłuchanie naszej rozmowy i za bycie z nami dzisiaj i za wysłuchanie tych wierszy. I zapraszam was też do śledzenia kolejnych premier wydawnictwa WBP i CAK w Poznaniu. A tobie, Kingo, bardzo dzięki i za rozmowę, i za wiersze. Dzięki. Dziękuję.